Dzień dobry. Szanowni, chciałem omówić metodę, sposób rozumowania, który często wykorzystujemy w fizyce i który nazywa się analizą wymiarową. I chodzi o to, żeby zgadnąć zależność, no może tak nie całkiem z sufitu, jak się zaraz okaże, ale zgadnąć. Zależność jakiejś wielkości od kluczowych parametrów danego zjawiska, danego procesu, w sytuacji, w której nie potrafimy wyprowadzić dokładnego wzoru. Ale no właśnie możemy posłużyć się tym, że wielkości fizyczne mają na ogół jednostki i że jeżeli na przykład interesuje nas, jak w tym przykładzie, droga, no to zależność od pozostałych wielkości musi być taka, żeby w rezultacie odpowiedź miała jednostki drogi, czyli metry. No i jest takie zadanie, ile razy wzrośnie droga hamowania pojazdu, jeżeli jego szybkość wzrośnie 2 razy. Wyobrażamy sobie, że jedzie sobie jakaś ciężarówka, hamuje, siła hamowania, siła hamulców i masa tej ciężarówki nie zależą od tego, z jaką prędkością początkową się posuwa, jedzie, w związku z tym można uznać, że ten parametr przyspieszenia czy opóźnienia w ruchu jednostajnie opóźnionym, opóźnienie jest stałe. No i pytamy się, ile razy wzrośnie droga hamowania, jeżeli ta szybkość początkowa wzrośnie 2 razy. No i my umiemy odpowiedzieć na to pytanie, bo wyprowadziliśmy sobie nawet wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym czy opóźnionym jako pole powierzchni pod wykresem szybkości względem czasu. Tu mamy ruch jednostajnie opóźniony, to jest trójkąt prostokątny i wysokość tego trójkąta wynosi V0, a czas możemy obliczyć z faktu, że ta prędkość musiała zmaleć do zera i jak wykorzystać wzór na pole trójkąta, to wychodzi taka, otrzymujemy taką zależność drogi od prędkości początkowej i opóźnienia, no ale załóżmy, że nie umiemy tego zrobić. No w zasadzie nawet w szkole podstawowej nie powinniśmy umieć tego zrobić, powinniśmy przyjmować takie wzory na wiarę, ale w fizyce nic nie przyjmuje się na wiarę, w związku z tym postanowiłem opowiedzieć wam, jak taki wzór można wyprowadzić. No i w jaki sposób można podejść do tego zagadnienia? No drogę mierzymy w metrach, tak? W związku z tym zależność od prędkości początkowej i opóźnienia powinna być taka, żebyśmy otrzymali w wyniku tych obliczeń metry. No więc powiedzmy, że to jest iloczyn prędkości w jakiejś potędze, podniesionej do jakiejś potęgi i przyspieszenia podniesionego do jakiejś potęgi, no prędkość mierzymy w metrach na sekundę, a przyspieszenie w metrach na sekundę do kwadratu. No jak sobie uprościmy, no to z tego wynika zależność taka, że metry do potęgi A plus B, gdzie A to jest potęga prędkości czy szybkości, a B to jest potęga opóźnienia czy przyspieszenia, i sekundy są tu w mianowniku, stąd ten minus do potęgi A plus 2B, ta dwójka bierze się z faktu, że w przyspieszeniu mamy sekundę do kwadratu w mianowniku. No i teraz mają wyjść metry, tak? W związku z tym suma potęg A i B musi być równa 1, a suma tych potęg przy czasie, przy sekundach, przy jednostce czasu musi być równa 0. Łatwo można rozwiązać ten układ równań, albo po prostu przekonać się, że A równe 2 i B równe minus 1 jest rozwiązaniem. No i stąd wynika, jak wrócimy teraz do tego, jest prędkość do potęgi A, A było równe 2, czyli prędkość do kwadratu, a w mianowniku B jest minus 1, czyli w mianowniku jest przyspieszenie w pierwszej potędze. No i to odpowiada temu wzorowi. Jedyne, czego nie potrafimy w ten sposób zrobić, to nie potrafimy wyznaczyć tego uniwersalnego współczynnika 1/2.
No ale on jest uniwersalny, odnosi się do każdej sytuacji, więc potrafimy już powiedzieć, ile razy wzrośnie droga hamowania, jeśli jego szybkość wzrośnie dwa razy. No bo jeżeli V0 wzrośnie dwa razy, to V0 do kwadratu wzrośnie cztery razy, tak? I w związku z tym droga hamowania wzrośnie cztery razy. No i dlatego trzeba bardzo przestrzegać ograniczeń prędkości, tak? Albo też starannie rozglądać się, wchodząc na jezdnię, dlatego że no, poruszający się szybko samochód nie może zahamować natychmiast i jego droga hamowania rośnie jak kwadrat jego prędkości. Dobrze, przejdziemy do drugiego przykładu. Ja tylko się zmniejszę, żeby tu nie było jakieś... No, może i to nie był dobry pomysł, bo chodzi mi o to, żeby się przesunąć wyżej bez strat. Dobrze. Tu mamy drugi przykład, okres drgań wahadła matematycznego. Wahadło matematyczne to jest zawieszone na długiej nici ciężarek. Traktujemy tą masę jako masę punktową, to znaczy ona nie wnosi tu żadnych wymiarów, żadnych rozmiarów, żadnych rozmiarów mierzonych, znaczy żadnej długości nie wnosi. W praktyce takie wahadło matematyczne można skonstruować w taki sposób, że wziąć długą stosunkowo nitkę i powiesić na niej stosunkowo zwarty niewielki obiekt, no na przykład nakrętkę. Tak? Takie badania przeprowadzaliśmy w klasie. Nasze wahadło to była długa nitka z nakrętką. No wszystko to się dzieje w polu grawitacyjnym. To pole grawitacyjne może odgrywać jakąś rolę, no bo powód, dlatego, żeby po wychyleniu tego wahadła z położenia, kiedy wisi pionowo w bok, pod jakimś kątem, dlaczego ono chce wrócić do położenia równowagi i zaczyna się wahać? No właśnie z powodu tego, że ta masa znajduje się w polu grawitacyjnym i siła grawitacji napędza, można powiedzieć, to wahadło, drgania tego wahadła. No więc okres, chcemy wyznaczyć wzór na okres, a w każdym razie dowiedzieć się, jak okres zależy od tego, czego wydaje nam się, że może zależeć, czyli od długości wahadła, od wartości jego masy i od przyspieszenia grawitacyjnego. No, okres mierzymy w sekundach, w związku z tym z takiej relacji, kiedy długość wahadła jest podniesiona do potęgi A, jego masa do B, a przyspieszenie grawitacyjne do C, wynika taki wzór. No i jak zaczniemy liczyć poszczególne jednostki, no to masa, długość w metrach, metry do potęgi A plus C, kilogramy jednostki masy do B i sekundy do potęgi minus 2C. No i od razu widać, że tak, od masy zależeć to nie może, bo nie ma z czym skompensować tej masy, jej wyeliminować. Gdyby B było różne od zera, no to po lewej stronie zostałaby masa, a powinny zostać same sekundy, więc B jest równe 0. No i to jest jakby też wynik tej obserwacji Galileusza, że w polu sił ciężkości ruch nie zależy od masy z przyspieszeniem. Tak? Przyspieszenie, jakie ciała mają w polu grawitacyjnym, nie zależą od ich masy. No, A plus C musi być równe 0, dlatego że długości nie ma po lewej stronie, natomiast jest czas, no i minus 2C, to co tutaj stoi, musi być równe 1. Łatwo można rozwiązać te równania i przekonać się, że A jest równa 1 druga, C jest równe minus 1 druga, to znaczy okres jest proporcjonalny do długości, ilorazu długości przez przyspieszenie grawitacyjne do potęgi jednej i drugiej, czyli pod pierwiastkiem kwadratowym. Do pierwiastka kwadratowego ze stosunku długości do przyspieszenia grawitacyjnego i znowu nie możemy taką metodą wyznaczyć tego uniwersalnego współczynnika, ale już możemy odpowiedzieć na pytanie, ile razy zwiększy się okres drgań wahadła matematycznego, jeżeli zwiększymy jego długość cztery razy. No zwiększy się dwa razy, bo pierwiastek z
czterech to jest dwa, albo na przykład ile razy wydłuży się okres tego drgania tego wahadła matematycznego, jeśli zabierzemy je na Księżyc. No, na Księżycu przyspieszenie grawitacyjne jest 6 razy mniejsze. W związku z tym pierwiastek z 6 razy wydłuży się okres drgań wahadła. No, do już uzupełnienia, do kompletności powiem, że mierzyliśmy przyspieszenie grawitacyjne, analizując okres drgań wahadła. No i potrzebny nam był dokładny wzór i ten współczynnik równa się 2 razy pi. No ale tego metodą analizy wymiarowej, bo ta technika nazywa się analiza wymiarowa, tego metodą analizy wymiarowej ustalić nie można. Dziękuję bardzo.